Słupski Gryf przegrał jeden do dwóch z GKS Kowale w jedenastej kolejce piłkarskiej czwartej ligi, to była już czwarta porażka Gryfitów na wyjeździe. Mecz od początku nie układał się po myśli gości. Już w czwartej minucie żółtą kartką otrzymał Tomasz Prusaczyk, a pierwszego gola gryfici stracili w 11 minucie po celnym strzale Artura Ziemblewicza. W tej części meczu obie drużyny mogły jeszcze zdobyć bramki, ale zabrakło precyzji. Gospodarze grali ostro, czego efektem były aż trzy żółte kartki. Po przerwie gra gryfa wyglądała już lepiej. Goście zaczęli stwarzać sytuacje strzeleckie. Jedna z nich skończyła się golem. W 71 minucie Maciej Gregorek doprowadził do wyrównania. Taki wynik nie utrzymał się jednak długo, bo już siedem minut później gospodarze ponownie prowadzili, tym razem po strzale Mateusza Frankowskiego. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2 do jednego dla gospodarzy. Po tej porażce gryf spadł na siódme miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę gryfici podejmować będą drużynę aniołów w Garczegorze. Początek tego spotkania o godzinie 11. .00.